Siema, ziomki, ziomale, witam Uxo. Uxantara na kanale. Siema, witam ziomki, ziomale, witam Uxantara na kanale. W 13 filmie z serii Misji 12 miesięcy i chyba już w ostatnim. Ale to się okaże i jedziemy, płyniemy, czy tam skaczemy, czy przelatujemy kominkiem na wyspę Grudzień. Proszę bardzo, przelecę na wyspę Grudzień, to już... Grudzień! Gdzieś na wyspie ukrywa się maleńki królik. Znać królika, zamieni go z powrotem w elfa. To jak zwykle to samo. Tutaj gdzieś mam karteczkę z podpowiedzią, gdzie to w tym grudniu jest. Tu jest ruletka, tu jest króliczek, a przejście jest tutaj. To mi Zmorka narysowała, bo ona już przeszła tę misję. No i ruletki oczywiście wykręcone do końca. No to idę, czyszczę. Tutaj ta wyspa jest mała dosyć, szybko chyba pójdzie. Narzędzi dosyć sporo można było wylosować, bo tyle samo co na tych większych wyspach. No ale nie są to żadne trójzęby, bo na styczniu były chyba trójzęby, nie? A tutaj są akurat... zwykłe narzędzia. No dobra. I oczywiście nagrody są takie, tak więc szyszki do cudoświerka będą wypadać. Zresztą od Zmorki już wiem, że właśnie szyszki do cudoświerka, dzięki czemu cudoświerka będzie można zbudować. A ja tymczasem idę do królika. Misja jest absurd. Magiczne kakao zadziałało w ten sposób, bowiem... Królik zanurzył w nim swe wąsy. Aha, to już było, to już czytałem w ostatnim filmie. No i trzeba oddać 25 mandarynek, ja mam dużo. Trzeba oddać 50 czekolady, też mam dużo. No i usunąć zaklęcie z elfa, czyli łatwe. Dobra. No i idę oczywiście, odkrywam wyspę. Idę do króliczka. Wyspy, wiem, że Zmorka wyczyściła tą wyspę całą, do zera. Ja nie wiem, czy będę czyścił całą wyspę. Z czegoś tutaj na tej wyspie lód leci. Z czego to leciał lód? Z drzew dużych lodowych. Aha, czyli z tego pewnie, tak, z dużych drzew lodowych wypadał podobno lód. Ale mi tutaj nie wypadł lód, tylko jedna część wiosennej. Zobacz, a z dużych? No tutaj też mi lód jakoś nie wypadł. No nie wiem, nie wiem. Może z lodów, z tych... Może z tych lodów, z tych zwałów lodu. No ale też jakoś lód nie wypadł, tak więc nie wiem. To wyczyszczę. Króliczek już tutaj macha główką, jest... I już tutaj tylko drzewko wyczyszczę, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście te no nie, mi lód nie wypada. Może ci się pomyliło z kolekcją Hiper z Morga? Nie. Nie? Mi jakoś lód tutaj nie wypada, no ale posprawdzam. Tutaj spróbuję. To? Te grzybowe, to? A to ma 70 i być może, że z tego lód wypadnie. Ale nie, jakieś wazy wypadły, to przedmioty może wartościowe rzeczywiście, ale nie widzę. Dobra, jak na razie lód mi nie wypadł z niczego tutaj. No i idę, czyszczę wyspę. No nie bardzo tutaj naokoło nawet się da przejść, bo to po prostu jest wyspa tak mała, że nawet jak pójdę brzegiem, to się odkrywa środek, nie? No to jest malutka wyspa. No ale idę tak jakby brzegiem, niech będzie. No. Tu kolejny lód, ale nie widzę, żeby lody wypadały. Zmorka mówiła, że zauważyła, że wypadł lód. Wypada lód. No ale dobra. Duże te rzeczy to wyczyszczę rzeczywiście. Szkatułka wypadła rzeczywiście, co kolekcja karta wypada. No ale lodu nie widzę. Dobra, wyczyszczę te,
Te same duże rzeczy oczywiście, żeby iść dalej. Tu też, tu też. O! Ze śnieżynek leci lód. A, no ja, z tych dużych. A, z tych dużych śnieżynek. No, faktycznie. Tak, to warto te śnieżynki wyczyścić. Tak, duże śnieżynki wypada po jednym lodzie. No, widzisz. A ty pamiętałaś, ty mi mówiłaś nawet, nie? Tylko, że później zapomnieliśmy. No. No to warto te śnieżynki po prostu poczyścić. Chociaż tak dziwnie, bo to już jest ostatnia wyspa i najwyżej na wyjście potrzeba jeszcze trochę lodu. A już tak, no, nie ma następnych wysp, to już dalej nie będzie potrzeba. No, dobra. Tu już właściwie poodkrywałem. Tutaj trzeba jeszcze pójść może od tej strony, bo od tyłu to tak jakoś dziwnie. Zasłania mi tutaj coś za bardzo. No, o, tu jest duża śnieżynka, z której lód na pewno wypadnie. O, jeden. No, trochę lodu dodatkowo. Dobra, jeszcze tutaj mi blokuje coś, tak więc odkryć trzeba. Jeszcze to. A z małej śnieżynki nie, tak? Nie, z małej śnieżynki wypada śnieżka. Tylko. Z małej śnieżynki tylko śnieżka. Dobra. Wyczyszczę to, te same duże rzeczy, to jeszcze tutaj zetnę, to duże drzewo też bym chciał, jak mi się odblokuje oczywiście. Tak. Tylko do tego dużego drzewa jeszcze trzeba dotrzeć. A coś nie chce mi tutaj dotrzeć do niego. Jakoś skutecznie blokuje. Może te śnieżynki? Nie wiem. Może ten krzaczorek? O, jest drzewo wielkie. Dobra, teraz je zetnę. 50 toporów. Jeszcze to drzewko zetnę. Oj, krzaczorek zaznaczyłem. Trudno. Ale to drzewko chciałem. I w sumie tu już wszystko mam podkrywane, tylko tutaj jakiś ten król, co ten króliczek tutaj stoi, ale to nie potrzebuję odkrywać już, tylko teraz pozbieram skarby. Dużo tego, bo mała wyspa skarbów tyle samo co na dłużej, dlatego tak wiele tych skarbów jest, ale łatwo je znaleźć. Tak więc poklikam i cudoświer, szyszek do cudoświerków pełno leci. Ja tej wyspy nie będę całej czyścił, bo nie ma sensu całej. Co tam z krzaczorków, nic mi tu, to w sumie same krzaczorki. Może jeszcze to drzewko tutaj wyczyszczę na koniec, bo z drzewka może jeszcze coś wypadnie takiego, a tych krzaków już nie będę oczyszczał. No i cudoświerki. Prezenty do tronu Mikołaja, ale tron Mikołaja raczej nie zbuduję. Przeniosłem sobie go rzeczywiście na wyspę dużej choinki, ale no niech on tam na razie sobie będzie, ale nie wiem, czy go kiedykolwiek zbuduję, bo nie widziałem, żeby z czegoś jeszcze leciały te prezenty do tronu Mikołaja. No i to wszystko tutaj. Tak, pięknie, wszystkie podniosłem, jeszcze wyczyszczę to drzewko za 25, które przeoczyłem, no i zostały same krzaczorki, śnieżki małe. O, tu jeszcze jest, ach, źle kliknąłem, jeszcze jest tu nagroda i tu nagroda, bo to się odkryła chmura. No patrzcie, tam się odkryła chmura i była nagroda, więc tu jeszcze odkryję. Nie ma. I tu jest króliczek, oczywiście siedzi. Dobra,
I teraz dokończę tą misję, czyli oddaję mandarynki, podaruję mandarynki, i odbieram tego króliczka, wyskoczy z niego elf. Proszę bardzo. I misja absurd, zrobiona! To dopiero magiczne sztuczki, rzuciły wszystkie elfy po... To dopiero magiczne sztuczki, rzuciły wszystkie elfy po składając się ze śmiechu w śniegu. I dostałem taki pakunek. Chyba z czereśnikami. Najpierw zakręcę w tym elfie, bo nie można zapomnieć, żeby w elfie zakręcić. Czyli tą. Kręcę i... O, tylko monety. 10 tysięcy monet. Czyli przyjmę ze skruchą i zobaczę w wartościowych w magazynie, co ja tu mam. To jest zimowa niespodzianka. Za tą misję. Dobrze. Podkowy. Takie gwiazdki, czereśnienki. To są materiały do budowania domków. Taśma filmowa, kolekcja kata. Kolekcja tropikalna, widzę. No, takie rzeczy powypadały z tego prezentu. No, a tutaj mam misję oczywiście. Powodzenie! Wszystkie elfy zostały uwolnione spod działania czarów i doprowadzone na Wyspę Grudniową. Nie zdołają jednak przygotować na czas tylu prezentów. I mam zbuduj przystań do Ojczystej Wyspy. Użyj przystani, aby dotrzeć do Ojczystej Wyspy i otworzyć kufer przy kominku. Dobrze. No, na pierwszy etap to mam. Ale na drugi etap specjalnie zostawiałem, że nie mam. Czyli 42... liny oczywiście sobie już zrobię. 35 lin. Czyli kolekcja wiosenna. 35. Proszę bardzo. I liny są. Jeszcze 31 taśmy klejącej, 42 bale z sekwoi. Czyli muszę wrócić i zrobić to. Bale z sekwoi najpierw zrobię, 42. A może nie, trudniej będzie taśmę klejącą, bo trzeba i wymienić kolekcję kwiatową i w ogóle tu potrzebuję... akurat kolekcję kwiatową już wymieniałem, bo do misji jutrzejszej właśnie, potrzebne mi były podpowiedzi, ale tutaj potrzebuję 31 transformatorów. Ale to nie problem, bo tutaj sobie zrobię. Tak, 31. I tu już sobie... Aha, 31. Niepotrzebnie. Trochę za dużo, bo już dwa superkleje miałem. Tak, 31. A tutaj 21 choinkowej muszę wymienić, żeby mieć 31 jeszcze. Czyli choinkowa... Proszę bardzo. 21. I tworzę. Ojejku, co ja robię? Przecież miałem już taśmy klejącej trochę. Dobra. Ale 31, proszę bardzo. Jest. A bale z sekwoi, no dobra, zrobię sobie skleju. 42 potrzeba, czyli 42 kleje potrzebuję, czyli jeszcze 30. 30 transformatorów potrzebuję i zrobię sobie skleju bale sekwoi. A proszę bardzo. No, tak, 42 kleju i proszę bardzo, takim sposobem zaoszczędziłem trochę sekwoi, bo tu bym musiał sekwoi trochę wydać. No i wracam oczywiście na wyspę ojczystą, tu już rybaczki powinny być. No, rybaczki będę zbierał, ale będę robił dzisiaj jeszcze, nagrywał film Legenda Zombietydy. Tak więc nie wiadomo, czy mi rybaki nie będą potrzebne. Specjalnie ich zostawiłem. Dobra, i pojechać. Buduję drugi etap. Proszę bardzo, wszystko jest na styk. I pam, zbudowane.
Proszę bardzo. I tu potrzeba trzy zimowe jabłka, trzy lodu, trzy śnieżki. Proszę bardzo. Przechodzimy. Jestem z powrotem na ojczystej. Na miejscu kominka pojawił się taki prezent. A misja to jest otworzyć właśnie ten prezent, tak? Ten kuferek. Tak. A więc sobie tak przesunę ekran, żeby było widać, co wypada, bo wyskoczy mi misja. No. I zobaczymy, co wypada z tego kufra. A tu przy okazji... misja, powodzenie. Zobaczmy, co wypada. Wypadają takie rękawiczki, szyszki, żelazne dynie, rzeczy, materiały do budowania domków, widzę, szmaragdowy. No wszystko, ogólnie materiały do budowania niektórych domeczków do budowania. I tutaj zombie postanowiły pomóc Mikołajowi w zebraniu kupy prezentów po to, aby żadne zombie w te święta nie zostało bez podarunku. I dostałem tron Mikołaja, tak? Podzielić się. Dziękujemy, dziękujemy. I co teraz? Co misja? Teraz jest misja ostatnia, prezenty. I zostało tylko wróć prezenty, wróć na ojczystą wyspę, pomóż Mikołajowi w zebraniu wymaganej liczby prezentów. Przenieś tron Mikołaja z magazynu na ojczystą wyspę. No dobrze, ale to ja, bo ja jestem na wartościowych, a to na wysypisko mam się przenieść i dać ten tron Mikołaja. Niestety, trzeba go wystawić, nie można go sobie zostawić. I gdzie ja go dam? Muszę jednego rybaka zebrać i postawić tutaj. Bo tutaj się nie będzie mieścił, nie? Tutaj się nie zmieści. No, te trony Mikołaja dużo miejsca zajmują. Tak więc sobie tego rybaka muszę schować. Postawić tron Mikołaja na jego miejscu. I... misja, prezenty zrobiona. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. 2000 doświadczenia, 20 tysięcy monet. I skarpeta obfitości. Ona mi się przyda, ja jej nie otwieram, bo z tego wypada kolekcja szmaragdowa. Jak będzie kiedyś misja zdobądź kolekcję szmaragdową, to sobie będę otwierał skarpetę obfitości. Tu mam prezentów 170. Co? Tobie kazałem otwierać? I to otwierałaś? Nie, ja wiem, co ze skarpetą obfitości. Szmaragdowa kolekcja. Specjalnie kazałem ci. Kazałem ci otwierać? Nie, nie kazałem ci otwierać skarpety fitości. Dobra. I jeszcze zostało oczywiście przejście na dłużej choinki i zbudowanie cudoświerka, bo tutaj do ostatniego etapu tron Mikołaja niestety brakuje, ale niech on sobie tu stoi na razie. Tamten mały tron może sobie też przeniosę, a tutaj pięknie! Na ostatni etap cudoświerka mam materiały, tak więc buduję go. Żeby było widać, jak się buduje, to przesunąłem ekran i pam, budować. Jak włączę animację, to cudoświerk po prostu mruga, choinka świecąca. Mruga, mruga, mruga. Dobra, wyłączę tę animację i przemieniam. Na pewno... góra prezentów. Na razie sobie podejdę grzecznie. Tutaj na szczęście mi żadni admini, hakerzy nie przeszkadzają. Tak więc sobie sam będę odbierał. I jedziemy z koksem. Pierwsze to jest doświadczenie kasa oczywiście. Piłka cyrkowa, dynia Z, meteoryt, przycisk Z. Dwa przyciski Z, dokładnie. Dalsze pochodnie do budowy strasznego domu, dzwonki, czy to jakoś tak, pierniki, szmaragdowe serca, doświadczenie kasa, super poszukiwania na jeden dzień i takie szyszki, one chyba też do budowy jakichś domków są potrzebne. No i dalej. Dalej, światło, plusze, kitty, dynie Z,
Nie toperki do budowania tej latarni. Gwiazdki, doświadczenie kasca, 3 zombie dolce, kolekcja Halloween, minutka na 2 dni i takie rękawice. Nie wiem, co to są te rękawice, to nie są raczej przedmioty wartościowe. Nie, co to są te rękawiczki? Może to są przedmioty wartościowe rzeczywiście. Następne oczywiście doświadczenie kasa na początek, wisienki, wstążki, duchy, to są rzeczy do budowania. To też do budowania, całuski, buziaczki też do budowania, motylki też do budowania, szyszki też do budowania i super plony na 2 dni i takie jeszcze inne szyszki. Ale te prezenty nie wypadają, no oszczędzają na tych prezentach. Dobra, następny etap to jest, o, wypadł Big Ben do budowania i... Następne rzeczy do budowania, materiały do budowania i trochę dolcy mi tam wpadło. Kolekcja szmaragdowa, kolekcjoner czerwony. Kolekcjonerów nie otwieram, zostawiam sobie. Kolekcjonerów już pokazywałem. I ostatni etap, doświadczenie zombie dolce, znowu materiały do budowania domków i pingwin na fali. To, no tak, teraz sobie przypomniałem, przecież z cudoświerka pingwin na fali wylatywał, bo przecież były cudoświerki, to ja rzeczywiście cudoświerka, ja sobie zapomniałem, ale przecież budowałem tego ptaka i postawię go, sprawdzę, czy można go schować do magazynu. Nie możesz. Nie można go umieścić w magazynie. Czy tego pingwina gdzieś będę musiał sobie ulokować, ale sprawdzę, co się w nim różdżkuje. Co ja dzisiaj chyba różdżek nie zużyłem, co? Tak, mam różdżki i różdżkuję go. Sprawdzamy, co leci z różdżkowania. Na razie monety, doświadczenie. Na razie nic nie wypada. No monety, doświadczenie, to jakby nic nie wypadało. Monety, doświadczenie. Poruszczkuję przez jakiś czas. Może coś wypadnie. Ale nawet złom, nawet kolekcja ręczna nie wypada, nic. I tego pingwina to trzeba będzie gdzieś wstawić na jakąś wyspę. Na razie niech tu zostanie na dużej choinki. To jest taka wyspa. Wyspa dodatkowa. Nic. Dosłownie nic. Samo doświadczenie i monety z pingwina. Ale wiadomo mi, że jak znajomy ma tego pingwina na fali, to ja go tak nazywam, pingwin na fali. Jak ma ktoś tego pingwina, to lecą gazety, młoty kowalskie. To samo co z zimowej dekoracji, co z Sani Mikołaja, co z Iglo, właśnie. Czyli gazety, jak ktoś ma tego pingwina, to może sobie po... Czyli dużo lepiej kopać u znajomego w tym pingwinie, bo jak się go różdżkuje, to nic. Nawet nie, nawet już lepszy jest ten... ogród motyli, jako dekoracja, z którego wypada chociaż jakaś ręczna znaków czy coś, a tu nic, dosłownie już. O, ręczna! Jedna rękawica z ręcznej wypadła, ale po jakim czasie? No nic. Widać, że długo już różdżkuje. Nic tutaj cennego nie wypada. No. Tak więc zakończam to różdżkowanie pechowe. Pingwina na fali gdzieś sobie wcisnę. Na razie niech on sobie tutaj stoi. Może mi tutaj kopuła się zmieści. Bo będę chciał nagrać filmik z kopułą. I dlatego teraz sobie wymienię trochę szmaragdowej. Ale nie na tym filmie. Tylko już jako spoiler chcę sprawdzić. O, ja mam 547 dolcy. Przechodzę w budynki. Kopuła. Czemu mi tutaj strzałka nie działa?
I chciałem sprawdzić, czy mi się tutaj kopuła zmieści. Tak, na tej wyspie zmieści się kopuła, czyli na dużej choinki zbuduję sobie kopułę. Na razie jej nie kupuję. I na pewno w przyszłych filmach zobaczycie, jak robię kopułę, jak buduję, jak ją robię. I oczywiście do zobaczenia. To już jest koniec misji. 12 miesięcy, bo tutaj już mam 10 stron, to jest opera Medlana. Na 10 stronie była misja 12 miesięcy. Tak więc uznaję na 13 filmach serię misji 12 miesięcy za zakończoną. Jak się oczywiście podobało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału, do dołączenia do grupy Ziomki Zioma Aleksantora, do polubienia strony Xantor, gdzie informacje o filmach szybciutko od razu daję, publikuję i trzymajcie się, pozdrawiam. Pa, pa! Tudu, 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 tudu.